To jest bardzo ważna ulica z kilku powodów. Po pierwsze, łączy bardzo ważne odcinki ulicy Domagały oraz ulicy Puanki, ale to jest jakby element szerszej układanki, dlatego że Złocień to jest osiedle, które wymaga dużo inwestycji obok infrastruktury socjalnej, wymaga inwestycji w infrastrukturę techniczną. Bardzo złożoną, bo to są drogi, to są chodniki, to jest odwodnienie. Złocień zmagał się z ogromnymi problemami jeszcze nie tak dawno i dlatego jeszcze w tym roku ogłaszamy ogromny przetarg na odwodnienie ulicy Działkowej, tego rejonu Złocienia. To dla nas jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, bardzo wymagające, ale mamy już wszystkie pozwolenia. W tym roku ogłaszamy przetarg. To będzie duży przetarg. A dzisiaj jesteśmy na Gatowej, dlatego że powstaje tutaj opodal szkoła i dzieci, które będą szły do tej szkoły, muszą mieć bezpieczne dojście do tej szkoły. Stąd chodnik szeroki, oświetlenie, które tutaj też widzimy, no i jezdnia, która umożliwi spokojny dowóz dzieci do szkoły. Także przemieszczanie się mieszkańców, bo poza szkołą mieszkańcy żyją także normalnym dniem i to jest też niezwykle ważne. Mam nadzieję, że te wszystkie plany będziemy teraz systematycznie realizować, bo Złocień domaga się swojej uwagi ze strony miasta i myślę, że drogi plus tramwaj to są rzeczy, które muszą w najbliższym czasie powstać. Najbliższy budżet, ale także wieloletnia prognoza finansowa przewiduje te inwestycje i myślę, że najwyższa pora na to.